spalone auto! Co tu się stało? Nerwuj się! Oczy na drogę! Hej, wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z nowej gry Drive Me to Hell, która polega na tym, żeby wrócić do domu. Czemu jest tak jasno? Okej, jesteśmy w barze jakimś, przy kawce, nawet jej nie wypiłem. Robi się późno, powinienem wracać do domu, zanim zrobi się ciemno. Najpierw wypijmy kawę, halo. Wypiliśmy kawę, są ludzie jacyś, nie ma barmana. Dzień dobry. Halo? Je pani tą łoponkę, czy nie? Czemu to dziecko się patrzy tak na tego misia? To jest przerażające. Zobaczmy, co tutaj można zrobić. Leci muzyka. Możemy spuścić kibelek, ale to jest chyba najmniej istotna rzecz w tej grze. Wracamy do domu. Teraz które to nasze auto? Zobaczmy, czy ten Nissan. Okej, to nasz samochód. Co? Czemu ktoś tak szybko jechał? Jakieś 200 na godzinę miał. Dobra, startujemy. Nie wiem jak. Okej, odpaliłem silnik. Zobaczmy, czy nic nie ma po lewej. Jedziemy. Nasza misja to wrócić do domu. Wrócić do domu. Nikogo w naszym samochodzie nie ma. Ja się boję horrorów. O, jak tu szybko można jeździć. F, żeby włączyć światła. Dobra, jest 22:20. No już się robi późno, widać to. Gdzie jest w ogóle nasz dom? W prawo, w lewo, prosto. W ogóle nawigacji nie mam żadnej. Dobra, jedziemy prosto. Czekajcie, jest jakaś blokada drogowa. Halo? Może znajdę jakąś inną drogę do domu. Dobra, jedziemy naokoło, tam był przejazd. Fajnie, że mieszkam w domu, pewnie jakieś 20 lat i nie znam innych dróg. On powiedział, może jest jakaś inna droga do domu, super. Super! Sarenka przebiegła! Nienawidzę tych zwierząt, bo one zawsze wybiegają na drogę. Musimy bardziej uważać. Nie brałem nigdy tej drogi do domu. Spokojnie, spokojnie, gdzieś dojedziemy przecież. Nic się nie stanie. Gdzieś dojedziemy, mam nadzieję. Lusterka działają, to jest super w tej grze. Mamy most! Jaki wielki! Co tu robi taki wielki most? Spoko, fajnie, że nawet nasza postać nie kojarzy tak wielkiego mostu. Coś tam jest. Coś tam było na górze. Co? Co się stało? To było radio, czy co? Radio nie działa. Nie no, gdzie my jedziemy? Spokojnie, Screamy, wyjechałeś tylko za rzekę. Wrócić się do domu pewnie nie da, na pewno się nie da. Coś stoi na drodze. Coś stoi na drodze. Jakieś auto chyba. Jakieś rozwalone auto. Co tu się stało? Jelonek mu wybiegł, na pewno. Wow, co tam się stało? Dobra, robi się poważnie. Robi się poważnie. Powinienem zadzwonić na policję, ale nie mam jak. Trudno. Jedzie. Co tu się dzieje? Czemu drzewa? Żadne z drzew nie ma liści. To jest jakieś miasto? I to straszne miasto. O nie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Mamy autobus. Tu coś... Drzwi są wywalone z autobusu. Dobra, to miasto jest dziwne. Powinienem jechać szybko i uciec stąd jakoś. Gdzie my jedziemy? Mogę zawrócić? Co... Co to jest? Coś chodzi! Nie, 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 nie! Nie otwieraj szyby! Nie otwieraj szyby! Nie otwieraj... Co to jest? Brama jakaś! Zawracamy! Czemu jest tak ciemno? Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to! O co chodzi? Muszę znaleźć do domu szybką drogę. Co? Mamy misia! Nie, 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 to ta dziewczynka miała tego misia! Nie no, jak tutaj będzie dziewczynka, nie ma nic za mną, nie ma nic za mną, na pewno. Chociaż tu jest jakieś czarne coś, to mi się nie podoba. Tu też jest ślepy zaułek. Gdzie ja mam jechać? Tu wskazówka, to jest najbardziej podejrzana wskazówka na świecie. Ale dobra, misiu, proszę, nie atakuj mnie. Kolejna wskazówka, parking jakiś. Wie, miś zniknął! Gdzie ja jadę? Nie, 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 nie. Ale są tu auta, przecież tu ludzie muszą mieszkać. Jest 22:34, to nawet nie jest jakaś, nie wiem, nienormalna godzina. O, dziewczynka tam była! Tam była dziewczynka! Czemu ja wjeżdżam na jakiś parking głupi, jak chcę do domu? Okej, jesteśmy na samej górze. Kolejna strzałka. Kolejna strzałka. Okej, czy to jest wyjazd? Gdzie? Co to za dźwięki? Spokojnie, Screamy, gdzie jest wyjazd? Gdzie jest wyjazd? Zjeżdżamy na dół, chyba przejeżdżamy, okrążamy tą bramę, co nas blokowała. Jezu, ile samochodów! Co tu się dzieje? Robi się powoli strasznie. Czy nas samochód goni? Nie goni nas, dobra. To jest straszne. Nienawidzę tej gry już. Chcę do domu. Ja chcę tylko do... Dobra.
Nikt nie wszedł! Nikt nie wszedł! Ugryzłem się w język! Ugryzłem się w język! Ja chcę do domu! Dajcie mi do domu wrócić! Proszę! Dobra! Drzewa wróciły do normy! Wyjechaliśmy z miasta! No co może się... Co to jest? Co to jest? Rozwaliłem się przez ciebie, stary! Co? To moja ukochana rodzina? Stary, nie wyglądasz jak ten na zdjęciu. Przyszliśmy zabrać twoją duszę. Ja chcę do domu po prostu, a nie duszę oddawać. Drzewo, nie. Przepuśćcie mnie, proszę. Zawracam. Stary, daj mi wrócić do domu. Ja kawę wypiję, nie wiem, coś było w tej kawie. Mamy piwo. Piję piwo. Wiesz co, nie obchodzi mnie, co ty mówisz. Zajęty jestem. Kolejny samochód rozwalony. Czemu on siedzi w ogóle ze mną cały czas? Okej, jedziemy jak koledzy. No i opowiadaj dalej tą historię. Przyszliście zabrać moją duszę, tak? I co dalej? Czy możesz zwolnić? Nie ma szans. Nie ma szans, przyspieszamy. Nie. Zostaw! Jadę szybciej, zostaw mnie, potworze. Pasy zapnij lepiej. Mam chyba zły sen czy coś. Stary, nie no, on się schlał i zszedł. Nie wiem, gdzie ja jadę w ogóle. Jakimś tunelem cały czas w dół. Stary, żyjesz? A, dzień jak co dzień. Te powroty do domu zawsze są dziwne, nie? Okej, jakieś barykady się powoli robią. Dobra, to było straszne. To było straszne, coś spadło na mój dach. Nie, rozwaliłem się jeszcze. Nie. Coś mi chodzi po dachu? Nie no, już mam jednego potwora, proszę. Dajcie mi spokój. Zostaw mnie, nie. Kolejny pasażer. Czy piłeś znowu? Nie, trochę. Nie przejmuj się. O co chodzi? Madziu, wiem, że jesteś zła, że zawsze się rozwalam, zawsze cię wyrzucam przez okno, ale proszę, nie denerwuj się. Oczy na drogę. Co? Okej, myślałem, że go ominąłem. Nie. Czy ja zginąłem? Co to jest? Żyjemy, mamy piwko z tyłu. Gdzie ja jadę? Gdzie ja jestem? Czemu to są łańcuchy? Co to jest? Co to drzewa są? Kolce jakieś? I czemu ja tak szybko jadę? Nie no, jestem w piekle. Nie no, ja za dużo musiałem wypić, nie? Nie wiem, jak w sumie temu zaradzić. I czemu po tych dwóch ludziach zostały piwa? Czy oni po prostu pili i się rozbili? Wow, co to jest? Co tu się dzieje? Gdzie my jest? Co to jest? Jakiś ptak? Wyrwał mi drzwi! Jadę dalej. Ogień! Nie, stój. Ja mam zawrócić czy przejechać przez ten ogień? Jedziemy, przejeżdżamy, co może się stać? Żyj, pali się nam samochód! Co się dzieje? No fajnie, że jestem w piekle, ale po co jadę, skoro już w nim jestem? Nie uda mi się raczej z niego uciec. Mamy jakąś wielką kulę. Te łańcuchy są też coraz większe. Ej, to się robi cięższe. To trzeba unikać powoli. Dobra, na razie na spokojnie. Na spokojnie, chociaż to się robi coraz trudniejsze. Co to są za ręce? Mam nadzieję, że one nie będą się ruszać w żaden sposób. Nikogo nie ma w aucie, więc dobrze. O! Co? Mówiłem, że będą... Nie. Omijamy. Co to ma być? Ja tylko jadę do domu. Jedno piwko wypiłem. Albo 15. Dajcie mi spokój. Przecież nikogo nie skrzywdziłem. O! Nie. Coś mnie goni! O, zobaczcie, w lusterku widać. Nie no, mnie się nie da dogonić. Nie! Zbliża się! Szybko! Jedź! Nie! Szybko! Co się dzieje teraz z góry nawet? Szybko, Screamy! Dobra, unikniemy go! Dobra, mam wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą, jest mega daleko. Szybko, gardło mi umiera. On jest za nami. Gdzie ja jestem? Co to za kraty są? Nie no, super podróż. Super. To się zamyka. Wow, to były kolce, a nie kraty. Czy to go ścisnęło? To go chyba ścisnęło. Nie no, co to jest? Co to jest? Kiedy pijany jedziesz do domu po prostu. Ale czekajcie, jeszcze tego dziecka nie było.
Nie, przepraszam, co to był za... Nie, 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 prosto jadę! Znowu ten potwór! Łańcuch, niech go złapie! On się przebija przez to wszystko! O! Nie, prawie dostałem tą kulą! Wszystko pod kontrolą, omijamy wszystko! Znaki stopu! Stary, tam pisało, żebyś się zatrzymał, czemu się nie zatrzymałeś? Jak on się przebija przez te łańcuchy, to jest najbardziej zastanawiające! Mamy znak jakiś, nie wiem co na nim było, chyba że ręce właśnie będą wyskakiwać! Okej, omijamy rączki! Mamy znowu jakieś kraty! Gdzie to jest, co to jest, co to jest za znak? Co to jest za znak? Dead end? Jak dead end? Co? Co to jest? Nie. No przecież już jedne drzwi straciłem, dajcie mi spokój z tymi drzwiami. Ha, halo? Ha, nie. To łańcuchy są! Czepiają się mnie łańcuchy! Nie! Czy one mnie wciągną? Nie! Kierownicę mi wyrwał! Co? To auto było opętane! A, nie no, wiedziałem, że to ta rodzinka! Wiedziałem, że to ta dziewczynka, ten ojciec i ta pani, która nie zjadła pączka! Oponki nawet nie zjadłaś na stacji, czaisz? Zostawcie mnie! On czeka na ciebie, kto czeka na mnie? Puśćcie mnie! A, zostałem wciągnięty pod ziemię. Nie. Czemu ja mam jeszcze chodzić do niego specjalnie? Stary, jestem już w piekle! Nic nie zrobię. Co to jest w ogóle za labirynt? Nie mogę tam dojść. Okej, jesteśmy na miejscu. Czy to jest nasz rozwalony samochód? Czemu czas się cofa? Rodzina trzech ludzi straciła życie. To jest ich samochód. A, stary był pijany. No to nic dziwnego, że tak skończyli, to przecież ich wina. Znaczy, taty. Nie. Przepraszam, nie twoja wina. Co to jest? Boli mnie gardło już, dajcie mi spokój. Koniec gry. Nareszcie. Dobra, ja muszę odpocząć. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam, pa pa.